moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj wkrótko i na temat zestawienie dwóch świetnych instrumentów marki Sire Larry Carton i będzie to instrument z serii S3 oraz S7 na 2023 rok, ale już znajdujący się u nas w Guitar Center. Moi drodzy, dwa świetne instrumenty, bardzo mi się podobają i oba zasługują na miano naprawdę bardzo porządnych instrumentów. Ten już oscyluje w granicach instrumentu średniej klasy, ale zbliżającego się do profesjonalnych zastosowań, a ten moim zdaniem wcale mu nie ustępuje, mimo że kosztuje zaledwie troszkę więcej niż połowa tego instrumentu. To teraz krótko o tym, jak te instrumenty są zbudowane. Mamy tutaj dwie gitary, które stylistycznie zbliżone są do Stratocastera. Mają tak samo wyrzeźbione kształty, body, mają te same fajnie wyfrezowane podejścia do wysokich progów z tylnej części. Oba montowane mają gryfy bolt-on na blachę i cztery śruby. Oba posiadają płytki, maskownice, z tym, że wyższy model posiada podsłonicę perłową, a ten niższy taką miętową. Obie te płytki są trójwarstwowe. Przetworniki. W tej gitarze mamy przetworniki, które zwą się LC Super Strat. Tak naprawdę są to przetworniki specjalnie skonstruowane do tej konkretnie gitary i brzmią wyśmienicie w tym zestawieniu drewna. Tutaj mamy standard, jeżeli chodzi o przetworniki Sire'a. Są to przetworniki skonstruowane do tego niższego modelu, ale naprawdę bardzo dobrze się odzywają. Obie gitary posiadają potencjometr tonów, potencjometr głośności oraz pięciopozycyjny przełącznik, z tym, że wyższy model posiada na potencjometrze tonów push-pull do rozpinania tego przetwornika pod mostkiem. Oba posiadają mostki zgiętej blachy, oba posiadają po 6 niezależnych siodełek na każdą ze strun. Korpus w tej gitarze wykonany jest z olchy i posiada przepiękny fornir skonu falistego, a w tej gitarze korpus wykonany jest z mahoniu. Gryfy w tych gitarach różnią się nieco, nie tylko pod względem materiałów, które zostały użyte do ich zbudowania, ale również pod względem manualnym. W gitarze droższej mamy gryf, który wykonany jest z klonu prażonego czy pieczonego, również podstrunica jest z klonu pieczonego. Ma on profil takiego modern C, bym powiedział, jest szczuplejszy, jest taki bardziej sportowy. Tutaj mamy gryf nieco grubszy, a może nawet nie tyle co grubszy, co inaczej wyprofilowany. To C nie jest bardziej ścięte, bo to jest takie między C a V, a tu mamy typowe C i powiem Wam, że ten gryf jest również bardzo wygodny. Tutaj mamy podstrunicę z palisandru, tu jak wspomniałem wcześniej, z tego klonu pieczonego. Obie gitary posiadają radius podstrunicy 9,5 cala, posiadają po 22 progi medium jumbo. Tutaj mamy kropeczki duże na podstrunicy za balonu, tutaj z tworzywa, bardzo fajnie wyglądają. Na krawędzi podstrunicy białe kropeczki, klucze. To też różnica. Klucze w tych gitarach są olejowe. W droższej gitarze mamy klucze blokowane. W tańszej gitarze mamy klucze bez blokad, ale posiadają cztery niższe kołeczki, na których montuje się struny, żeby nie musieć montować tych drzewek dociskających struny w tym miejscu. Tutaj również jest to samo rozwiązanie. Cztery z tych kołków są niższe. Świetne gitary, bardzo dobrze grające, obie sprawdzą się w studio, sprawdzą się na scenie, dadzą nam wiele radości z brzmienia. Posłuchajcie sami, która jest Wam bliższa. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, link do obu gitar macie pod spodem. Cześć!